Tego pana znają wszyscy. Mariusz Trynkiewicz to niewątpliwie najpopularniejszy polski morderca. Na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie tym człowiekiem doszło do granic możliwości. Prasa, radio, telewizja. Z pozoru spokojny i miły mężczyzna jest dla nas uosobieniem najskrytszego zła i wielkiego zagrożenia. Jednak nic w tym dziwnego, ponieważ czyny, których się dopuścił, są przerażające i mocno zakorzeniły się w umysłach naszej społeczności. Upalne lato 1988 roku. W tym czasie doszło do największej zbrodni w dziejach miasta Piotrków Trybunalski. Mariusz Trynkiewicz był nauczycielem. W swojej pracy był lubiany i miał dobry kontakt z podopiecznymi. To właśnie ta umiejętność pozwoliła mu zbliżyć się do dzieci, które później zamordował. W piątym dniu sierpnia milicja znalazła zwęglone ciała trzech chłopców. 12-letni Artur i Krzysiek oraz 11-letni Tomek. Zginęli od ciosów nożem. Niedługo później ustalono, kto był ich zabójcą. Trynkiewicz zamordował podczas wyjścia na więzienną przepustkę. W trakcie odbywania służby wojskowej dopuścił się molestowania chłopca. Za to zachowanie sąd wojskowy skazał go na więzienie w zawieszeniu. Jednak podczas kolejnej przepustki znowu dopuścił się molestowania, za które tym razem skazany został na 1,5 roku więzienia. Niestety latem 1988 roku ze względu na zły stan zdrowia matki ponownie na mocy przepustki wyszedł na wolność. To właśnie w tym czasie doszło do tragedii. Między innymi pod pretekstem nauki strzelania z wiatrówki zwabił do siebie trzech chłopców. Następnie w swoim mieszkaniu przy ulicy Działkowej zabił swoich gości, dźgając na oślep nożem bezbronne dziecięce ciała. Przed zabójstwem chłopcy nie zostali zgwałceni, tak jak donosiły niektóre media. Sama świadomość odebrania im życia wystarczyła, aby 26-latek osiągnął upragnioną satysfakcję. Kilka godzin po zabójstwie Trynkiewicz przeniósł zwłoki do piwnicy. Tam co jakiś czas polewał je środkami dezynfekującymi, bojąc się, że sąsiedzi poczują odór rozkładających się ciał. Trzeba pamiętać, że był to środek lata. W upalne lipcowe dni rozkład zwłok był zapewne bardzo szybki. Jednak dopiero po kilku dniach zdecydował się na wywiezienie z piwnicy nieżyjących dzieci. Pod osłoną nocy zapakował je do pożyczonego od ojca samochodu. Wywiózł do lasu, a następnie podpalił zwłoki. Zwęglone szczątki znalezione zostały przez przypadkowego grzybiarza. Milicja ustaliła, że zbrodnia dokonana została na tle seksualnym. Oczywistą procedurą w takiej sytuacji było sprawdzenie wszystkich osób z okolicy, mających na swoim koncie kartotekę związaną z podobnymi sprawami. Szybko więc ustalono, iż 26-letni był nauczyciel w przeszłości skazany został przez sąd wojskowy za seksualne molestowanie dzieci. Trynkiewicz do wszystkiego się przyznał, zresztą dowody w tej sprawie były tak mocne, że zaprzeczanie na niewiele by się zdało. Zwłoki chłopców owinięte były materiałem, z którego w domu u Trynkiewicza uszyte były zasłony. Ponadto domowy materiał, jak i ten zabezpieczony przez milicję, posiadał wyszyte litery MT. W domu zabójcy znaleziono też zegarek należący do jednej z ofiar, a także ślady krwi w pokoju i łazience. Po aresztowaniu Trynkiewicza okazało się, że nie była to pierwsza zbrodnia z jego udziałem. 13-letni chłopiec o imieniu Wojtek był wcześniejszą ofiarą mordercy, a uznawany był za osobę zaginioną. Trynkiewicz zgwałcił, udusił, a następnie zakopał zwłoki chłopca, a jego zniknięcie wiązane było z działaniem satanistycznej sekty. Opinia publiczna domagała się tylko jednego wyroku. Patrz, tato, już jest ty! Zabić! Zabić! Zabić tego typa! Zabić! Szereg badań wykazał, że zabójca nie był chory psychicznie i cechował się wysoką inteligencją. Jednak posiadał osobowość nieprawidłową, z zaburzeniami pod postacią biseksualizmu z cechami pedofilii. Zanim doszło do jego procesu, podczas wizji lokalnej, w której opisywał dokładny przebieg zdarzeń oraz miejsce ukrycia zwłok, tłumnie zgromadzona lokalna społeczność chciała go zlinczować. Milicja musiała sprowadzić posiłki, aby móc chronić oskarżonego. Pomimo tego, że nawet na sali sądowej padało wiele niepochlebnych słów pod jego adresem, a nawet grożono mu śmiercią, to przez cały czas był spokojny i opanowany. Przyznał się do wszystkich zarzucanych czynów, a w swojej mowie końcowej powiedział, iż bardzo żałuje tego, co się stało. Niejednokrotnie również byłem pytany, czy żałuję tego, co stało się, i zawsze niezmiennie odpowiadałem, że tak. Również teraz chciałem powiedzieć, że żałuję tego. Bardzo żałuję.
podczas mojego... Jednak na pytanie, czy gdyby udało mu się wyjść na wolność, to kontynuowałby zapraszanie do siebie nieletnich, odpowiedział twierdząco. Teraz na pytanie lekarzy. Lekarze odpowiedziałem, że sądzę, że chłopców sprowadzą nadal, ale jest to... Po prostu tak mi się wydaje, jest to rozważanie oczywiście czysto teoretyczne i dotyczy tylko warunków, w jakich znajdowałem się od kwietnia 1988 roku i wcześniej, do momentu powołania mnie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Więc warunków, w których po prostu przyczyny te zrodziły się i nie ustawały. Mówiłem to już wielokrotnie. Wyrok w tamtym czasie oczywiście mógł być tylko jeden, czyli najwyższy, jakie przewidywało ówczesne prawo. Niedługo po procesie na mocy amnestii kara śmierci zamieniona została na 25 lat więzienia. Jednak jak wszyscy wiemy, osadzeni, którzy mają skłonności do pedofilii, są mocno napastowani przez innych współwięźniów. Już podczas pierwszych wizyt pedofila w areszcie na korytarzu rozlegały się głośne pogróżki pod jego adresem. Władze więzienia musiały zatem dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Trynkiewiczowi bezpieczeństwo przed innymi osadzonymi, a także uniemożliwić mu podjęcie ewentualnej próby samobójczej. Znaleziono więźniów, którzy zdecydowali się opiekować Trynkiewiczem w zamian za papierosy i kawę. Jak dziś wiemy, pracownicy więzienia stanęli na wysokości zadania i Trynkiewicz bezpiecznie odsiedział całe 25 lat. Mariusz Trynkiewicz był jedynakiem. Dorastał w dobrych warunkach ekonomicznych i środowiskowych. Z zawodu był nauczycielem. Jak sam twierdził, praca z dziećmi, której został pozbawiony przed dokonaniem zabójstw, dawała mu wiele satysfakcji. Zapewniał, że gdyby mógł być nauczycielem nieprzerwanie, to na pewno nie doszłoby do tych strasznych tragedii. Należy pamiętać przecież, że podczas pracy w szkole Trynkiewicz był lubiany i miał dobry kontakt z podopiecznymi. Tak więc uważam, Wysoki Sądzie, bezsensowne byłoby chyba w tej chwili, w ostatnim moim słowie, stwierdzenie, że kiedyś byłem normalny, że zawsze kochałem dzieci i zawsze starałem się zrobić dla nich naprawdę jak najwięcej dobrego. Zresztą, jeżeli nawet mnie nie wierzyć, to Wysoki Sąd niedawno wysłuchał świadków, którzy znali mnie kiedyś, znali mój stosunek do dzieci, do młodzieży i wypowiadali się do tej, jaki po prostu się wypowiadali, jaki byłem. Potworem nie byłem już na pewno nie w stosunku do dzieci. Że gdyby rozpatrywać kwestię całkowicie obecnie nierealną, to znaczy wracam do zawodu, pracuję w szkole wśród młodzieży, wracam do życia, jakiego zostałem pozbawiony we wrześniu 1986 roku. Przyznał również, że jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez księdza. Jednak nigdy nie potwierdzono, czy miało to miejsce w rzeczywistości. Z historii kryminologii wiemy jednak, że bardzo często to właśnie traumatyczne przeżycia z dziecięcych lat wpływają na ukształtowanie dorosłego już mordercy. Zasądzona kara 25 lat pozbawienia wolności kończyła się w roku 2014. Im bliżej było do momentu wyjścia Trynkiewicza z zakładu karnego, tym częściej dyskutowano w mediach, czy został zresocjalizowany i czy nie będzie niebezpieczny dla społeczeństwa. Jednak po wyjściu nie cieszył się wolnością zbyt długo. W październiku 2014 roku prokuratura rejonowa w Strzelcach Opolskich postawiła Trynkiewiczowi zarzuty posiadania treści pornograficznych z udziałem nieletnich, znajdujących się na jego prywatnym komputerze. Zabójca podczas odbywania więziennej kary przez kilka lat zgromadził ponad 1000 plików zawierających niedozwolone materiały. Łącznie przedstawiono mu 3 zarzuty, za które skazany został na 5,5 roku więzienia. Na pytanie, dlaczego posiadał pliki z dziecięcą pornografią, odpowiedział po prostu, że w tamtym czasie lubił to oglądać. Zasądzony wyrok odsiadywał w ośrodku w Gostyninie, jednak tam również zaopatrzył się w pliki z dziecięcą pornografią, które prawdopodobnie dostarczały mu odwiedzające go osoby. Sprawa Mariusza Trynkiewicza została tak bardzo nagłośniona w polskich mediach, że nie ma chyba osoby, która mogłaby nigdy nie słyszeć o tym zbrodniarzu. Mogłoby się więc wydawać, że nikt nie będzie chciał nawiązać bliskich relacji ze słynnym zabójcą. Tymczasem, będąc jeszcze w zakładzie karnym, otrzymywał mnóstwo miłosnych listów od wielbicielek z całego kraju. Co więcej, korespondencja z jedną z takich kobiet sprawiła, że znalazł miłość swojego życia i zawarł związek małżeński. Wybranka skazańca to pracująca w korporacji kobieta przed 40, która wychowuje nastoletnią córkę. Zważywszy na przeszłość Trynkiewicza, zdziwić może fakt, że kobieta po wyjściu Mariusza na wolność planuje mieć z nim dziecko.
Jak sama twierdzi, jej mąż świetnie zna się na dzieciach. Nic w tym dziwnego, bo przecież był nauczycielem. Pomaga jej więc obecnie w wychowaniu córki. Na razie jednak czekają, aż skazaniec wyjdzie na wolność. A na podróż poślubną chcieliby wybrać się do tego lasu w Piotrkowie Trybunalskim, który Mariusz tak kocha. To właśnie to miejsce związane jest ze straszną zbrodnią sprzed prawie 30 lat. Kobieta nie ma absolutnie żadnych obaw co do tego, że jej wybranek w przyszłości mógłby ponownie dopuścić się zabójstwa, a wspominając wydarzenia z 1988 roku, dużą winą obarcza ofiary zbrodni. Mariusz tych chłopców nie ciągnął na siłę do mieszkania. Obiecał im, że postrzelają z wiatrówki, więc oczywiście w pierwszym odruchu mogli się zgodzić, ale później przeszli długi odcinek drogi. Mieli czas, aby ochłonąć, zastanowić się i uciec. Nie zrobili tego. To była ich decyzja, że nie żyją. Trynkiewicz przed końcem swojego wyroku prosił sąd o możliwość zmiany danych osobowych. Chciał przyjąć panieńskie nazwisko matki. Nie dostał jednak na to zgody. Życie pod innym nazwiskiem z pewnością ułatwiłoby mu kontakt z potencjalnymi nowymi ofiarami. Jednak z drugiej strony, może Trynkiewicz chciał zmienić tożsamość, aby pozwolić sobie na rozpoczęcie nowego życia. Życia, w którym nie zszedłby już na złą drogę dzięki kochającej i wspierającej go żonie. W każdym razie na jego wolność będą musieli jeszcze trochę poczekać. Ostatni fragment materiału mówiąc o ślubie Mariusza Trynkiewicza zrealizowałem w oparciu o informacje zawarte w książce Polska odwraca oczy. I tak się składa, że mam dla Was kilka egzemplarzy tego dzieła, lekturę mogę polecić każdemu, kto lubi mroczne i mocne historie. Cykl reportaży autorstwa Justyny Kopińskiej robi naprawdę wielkie wrażenie. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić trzy warunki. Zalajkować fanpage kanału, udostępnić post z filmem, który właśnie oglądacie oraz napisać pod nim komentarz o treści biorę udział. Czas macie do 10 października. Wśród wszystkich poprawnych zgłoszeń rozlosowane zostaną dwa egzemplarze książki w formie tradycyjnej oraz trzy promocyjne kody na darmowego audiobooka w serwisie Audioteka. Informacja o zwycięzcach pojawi się na fanpage'u kanału.